Wielce szanowni państwo, kombatanci, weterani walk o niepodległość naszej ojczyzny, szanowni państwo parlamentarzyści, szanowny panie marszałku, panie starosto, panie wójcie, czcigodni księża, wszyscy wielce szanowni państwo. Ogromnie się cieszę, że mogę wraz z państwem dzisiaj uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości. To jest, proszę państwa, uroczystość, która jednoznacznie pokazuje, gdzie jest ośrodek polskości, gdzie był i śmiem twierdzić, zawsze będzie ośrodek podtrzymujący polskość i Polaków wtedy, te kilkadziesiąt lat temu i myślę również w przyszłości. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wieś polska jest nośnikiem kultury polskiej, zakorzenionej w kulturze ludowej, w tradycji, w obyczajach. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że ten cytat, który nam przedstawił ksiądz kaznodzieja, dzisiejszy ksiądz dyrektor Biblioteki w Sandomierzu, święta miłości kochanej ojczyzny czują cię tylko umysły prawdziwe, on świetnie pasuje do mieszkańców wsi. Mieszkańcy wsi mają umysły poczciwe. Mówi się, że kto na co dzień obcuje z przyrodą, wykazuje się zawsze większym rozsądkiem i większą mądrością życiową. I tak jest na wsi. To jest powód, dla którego wszyscy okupanci po kolei mieli na celowników mieszkańców polskiej wsi. To jest powód, dla którego tak ogromne męczarnie musieli znosić nasi przodkowie, mieszkańcy polskiej wsi. Tutaj, w obecnej ojczyźnie, tu w Szczecynie, jak i tam na Wołyniu, o czym słyszeliśmy przed chwilą. Zlikwidować Polskę, to znaczy najpierw zlikwidować polską wieś, nośnik polskości. To bardzo dobrze, że możemy to święto obchodzić, że możemy wspominać wielkie bohaterstwo naszych przodków, mieszkańców wsi. I to bardzo dobrze, że właśnie przy tej okazji możemy sobie uświadomić tę właśnie prawdę. Polska zawdzięcza swoje życie, zawdzięcza to, że jest narodem zwycięzców, bo nie ma miejsca między Niemcami a Rosją na naród przegranych. My jesteśmy narodem zwycięzców. To trzeba podkreślać. My to zwycięstwo zawdzięczamy w wielkiej mierze właśnie mieszkańcom polskiej wsi. Za to im bardzo dzisiaj serdecznie dziękujemy, ale dziękujemy też wam wszystkim, dzisiejszym mieszkańcom polskiej wsi, za kultywowanie tradycji, obyczajów, za to wszystko, co słyszeliśmy podczas wspaniałego występu po mszy świętej. Dopóki tak będzie, to Polska będzie Polską i będziemy się spotykać po to, żeby czuć się zwycięzcami. To jest dzisiaj bardzo ważne. Wielokrotnie rozpamiętujemy rozmaite klęski, przegrane bitwy, przegranych powstań. Ale w gruncie rzeczy tylko dlatego, że również polska wieś zwyciężyła. My dzisiaj tu jesteśmy w tej szerokości geograficznej i możemy rozwijać się jako wolny, niepodległy, wspaniały kraj z wielkimi perspektywami na przyszłość. Chcę podziękować wszystkim organizatorom, chcę podziękować gospodarzom miejsca i też powiedzieć państwu, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej odpowiada na potrzeby polskiej wsi. Między innymi ta okoliczność, ona nie była podstawowa, ale zawsze gdzieś z tyłu głowy pozostawała, powoduje, że za chwilkę pan wójt otrzyma środki finansowe na drogi w tej miejscowości i na kolejne tego typu uroczystości. Będziemy mogli przyjeżdżać już nie po szutrówce, ale po pięknej drodze asfaltowej. Tak rozwijamy polską wieś, nośnik polskości. Wszystkiego najlepszego państwu życzę.